moim następnym vlogu. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Ja właśnie zrobiłam sobie śniadanie. Jest godzina 9. 9 godzina już minęła. Dzieci w szkole. I tak, jestem bardzo głodna. Zrobiłam sobie owsiankę na śniadanie. Troszeczkę mi dużo tej owsianki wyszło. I teraz do tej owsianki dodam mojego ulubionego jogurta Alpro Yogurt. Może dam kamerę troszeczkę w dół. Powiem Wam, że praktycznie codziennie jem na śniadanie owsiankę. Czasami mam ochotę na jajko, ale przeważnie bym powiedziała, że jem owsiankę z mlekiem i z jogurtem. Do tego postanowiłam, nie wiem czy mnie widzicie, widzicie mnie. Do tego postanowiłam dosypać troszeczkę Special K granola. Tak wygląda. Tylko troszeczkę, bo mi wyszło dużo tej owsianki. Teraz to dobrze wymieszam. I jeszcze dosypię sobie troszeczkę mrożonych borówek. Tutaj mam umyte i zamrożone borówki. Teraz to dobrze wymieszam. Więc tak wygląda moje śniadanie. Widzicie moją owsiankę, Alpro mleko tutaj mam i Alpro jogurt, troszeczkę mrożonych borówek, jak i również Special K granola. Dobrze, więc teraz idę jeść, a później zacznę obowiązki domowe, ale tak myślę, że dzisiaj po śniadaniu wpierw pójdę, poodkurzam samochód, również muszę kwiaty wszędzie popodlewać. Jak i postanowiłam zrobić dziś ćwiczenia w ogrodzie, bo jest fajna pogoda. Wieczorem muszę zabrać starszego syna na lekcję piłki nożnej i to będzie mój taki dzisiejszy dzień. Dobrze, ja teraz idę zjeść śniadanie. Zapraszam Was do oglądania. Zostańcie do końca. Na razie. Więc teraz jestem u siebie w pokoju i jak widzicie, będę zaścielała łóżko. Przeważnie zaścielam łóżko zaraz po przebudzeniu, ale dziś jakoś nie mogłam się rano wyrobić, więc teraz zaścielę łóżko, jak i również popoprawiam łóżka u chłopców w pokoju. A teraz jestem u chłopców w pokojach. Jak widzicie, chłopcy sami próbują zaścielić łóżko zaraz po przebudzeniu, ale oczywiście muszę po nich popoprawiać. I pogodę mamy naprawdę dziś bardzo ładną, także wszędzie pootwieram okna, słoneczko od rana świeci. Thank you.
Następnie zabieram się za podlewanie kwiatków w domu, bo naprawdę już mają bardzo sucho. Kwiatki na górze, jak i również kwiatki na dole w salonie i w kuchni. Dobrze, więc mam przygotowane maszynki. Oczywiście będę jedną potrzebowała i są to specjalne maszynki. One są ostre, także bądźcie ostrożne do usuwania włosków z twarzy, jak i nad brwiami i pod brwiami. Także powiem Wam, że pierwszy raz będę używała. Nie mam makijażu, mam buzię oczyszczoną, wysuszoną, tylko mam rzęsy pomalowane. Dobrze, a Wy napiszcie pod spodem, co używacie, czy używałyście wcześniej takich maszynek do usuwania włosków z twarzy. Napiszcie pod spodem i co myślicie, bo ja będę używała pierwszy raz. Dobrze, więc zaczynamy. Dobrze, więc skończyłam usuwanie włosków z twarzy. Powiem Wam, że na pewno to nic nie boli. Dłużej mi zeszło niż myślałam. Na pewno usunęłam większość włosków, które chciałam pod brwiami, nie wysłowię się, jak i również u góry. Z buzi troszeczkę, możliwe, że troszeczkę usunęło się włosków,
Ale powiem Wam, że moje włoski pewnie były bardzo króciutkie, chociaż ich widzę, jak patrzę do lusterka, ale możliwe, że były za krótkie, aby usunąć. No, ale na pewno troszeczkę usunęłam tych włosków. Na razie nie będę makijażu nakładała. Nałożę sobie teraz troszeczkę serum na buzię. Masuję i zostawię, aby buzia po prostu odpoczęła. I jeszcze troszeczkę wmasujemy serum do buzi i zostawię tak skórę. Nie będę używała żadnego pudra dzisiaj. Później tylko nałożę dodatkowo krem. I wiecie co? Teraz pójdę poodkurzać samochód w środku, bo musi być poodkurzany, bo wybieram się posprzątać ten samochód od kilku dni i tak mi schodzi, codziennie coś innego robię. A teraz właśnie pierwszą rzecz idę samochód poodkurzać. Więc teraz, jak widzicie, jestem w ogrodzie, przebrałam się w strój do ćwiczeń. Tak myślałam, że poskaczę na skakance, plus zrobię dodatkowe ćwiczenia. Mam tutaj przygotowaną matę do ćwiczeń, jak i również ciężarki. Także zacznę od skakania na skakance wpierw. Oczywiście nie pokażę Wam wszystkich ćwiczeń i całych ćwiczeń. Będą to ćwiczenia tylko w przyspieszeniu, ale następnym razem nagram dla Was filmik z ćwiczeniami. Dobrze, więc ja teraz zaczynam, bo nie mam aż tak dużo czasu. Jest godzina 12, już robi się troszeczkę głodna, ale postanowiłam oczywiście zrobić ćwiczenia, a później zrobię sobie coś do jedzenia, zrobię sobie kawę i możliwe, że jeszcze zrobię obowiązki domowe, zanim pojadę chłopców odebrać ze szkoły. Dobrze, koniec gadania, zaczynam!
Jestem w ogrodzie, no słoneczko super świeci, zobaczcie jakie niebieskie niebo za mną. Zobaczę, czy truskawki nowe urosły, zaraz obkręcę kamerę, to Wam pokażę. Tak, zobaczcie, mamy truskawki, teraz dzieciom urwie. I to dużo mamy tych truskawek. Ale zobaczcie, jakie ładne truskawki. I tutaj jeszcze są, ale jakie duże urosły te truskawki. I następna. Powiem Wam, że w tym roku naprawdę mi truskawki bardzo zdrowo rosną i dużo mam ich tych roków. W tamtym roku nie miałam aż tyle tych truskawek. I tutaj jest jeszcze jedna. Oj, chłopcy będą naprawdę zadowoleni, bo wiadomo, nie ma jak to swoje świeże truskawki. Jeszcze zobaczymy. Tutaj jest kilka też takich malutkich, no ale są, można śmiało urwać. I powiem Wam, że troszeczkę mam tych truskawek, zobaczcie. Teraz umyję truskawki i dam chłopcom. Thank you.
chciałam pokazać, jak wygląda nasz makaron z krewetkami i ze szpinakiem. I jeszcze dodałam tutaj słodką kukurydzę. Dzieci bardzo lubią to danie. Naprawdę bardzo łatwo, bardzo szybko ugotować makaron, podgotować krewetki. I do tego jeszcze dodałam sos do krewetek, jak i również widzicie szpinak. Także idziemy teraz jeść. Więc jak widzicie, my jesteśmy teraz w parku. Wzięłam starszego syna, Rafiego, na lekcję piłki nożnej, bo powiem wam, że pogoda jest bardzo fajna. Nie wiem, czy tutaj widzicie chłopców. Teraz mają taką rozgrzewkę przed treningiem. A my sobie tutaj siedzimy na trawce, również gramy w piłkę nożną. Tutaj chłopcy będą mieć jakieś spotkanie. Tak? Będziemy grać w piłkę. Jesteś ciosnak? Tak? Dobrze, idziemy teraz pobawić się w piłkę. Pogramy w piłkę, tak? Jeszcze na zakończenie dnia, jak widzicie, jestem w ogrodzie i muszę bardzo dobrze popodlewać wszystkie kwiatki. Dziś naprawdę był bardzo słoneczny dzień. Ja już będę kończyła tego vloga na dziś. Mam nadzieję, że filmik z naszych dni wam się spodobał. Jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do moich filmików, do mojego kanału. Pozdrawiam również was bardzo serdecznie i do usłyszenia niedługo w nowym vlogu. Cześć!